11 listopada 1918 roku nasza ojczyzna narodziła się na nowo. Jednak nawet wtedy, gdy nie sposób jej było odnaleźć na mapach Europy i świata, istniała w sercach, umysłach i nadziei pokoleń naszych rodaków. Właśnie świętujemy to, ten Dzień Niepodległości, to wielkie święto, te urodziny naszego kraju. Tak więc oby więcej tego zapału właśnie takiego do pielęgnowania tej wolności, bo to nie jest dane raz na zawsze. O tym musimy zawsze pamiętać. Pochody były bardzo fajne. Pierwszy raz przyszliśmy tutaj z dziećmi, żeby im pokazać, jak wyglądają polskie oddziały wojsk polskich, policji i służb granicznych. Ogólnie impreza była bardzo fajna, nie tak donośna jak w Warszawie, ale jak na tą skalę, to wydaje mi się, że bardzo dobrze zorganizowana.